Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską Dele Alim. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynali od fazy tutaj grupowej w Lidze Mistrzów i mamy duży mecz na sam początek, bo mamy mecz z PSG, czyli drużyną, która rok temu w półfinale, to było w półfinale Ligi Mistrzów, wyeliminowała nas, a więc mamy tutaj odwet, chce wygrać z PSG. Będziemy na to mieli oczywiście dwie szanse, najpierw na Parc des Princes, na Parku Książąt u nich, więc to jest pierwsza nasza szansa. Będziemy tutaj startowali z ławki, ale i tak mam nadzieję, że to nie zatrzyma nas przed wygraniem. Zobaczmy, jak tutaj będziemy. Jak będziemy wchodzić, to już prowadzimy. Pięknie. Już prowadzimy teraz po bramce Chloszka. Wchodzimy za Milota w 55 minucie. Pora. Mam nadzieję, że dotrzymać to prowadzenie, a najlepiej tam naprawdę zwiększyć to prowadzenie i wygrać z PSG i mieć ten rewanż. Jesteśmy już na boisku. A zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy. Ostatnio niestety Rodon zagrał źle bardzo w tym meczu z PSG. Pamiętam niestety, że nasz kapitan się nie popisał niestety, ale to jest już kompletnie inny mecz, kompletnie inna historia. Mbappé. Musi być Ben White pierwszy. Dobrze, Thiago Costa. Piłka jest nasza. Solomon, tylko właśnie gdzie mój zawodnik podaje? Ja chcę podać do Solomona, ale nie tą drogą. Nie tą drogą. Piłka do nas może. Właśnie. Będzie strzał przyblokowany? Nie? Byłem pewny, że to było przyblokowane, ale... Może się jednak mylę, nie wiem. Norma wybija tą piłkę daleko. Podanie tutaj do Bena White'a. Jestem tutaj, w razie czego na piłkę na podanie. Będzie dla nas, 66 minuta. Kulusewski załatwa. Zdecydowanie załatwa stratę tutaj. Simons. Davis. Dobrze, piękna robota w naszym wykonaniu. Przejmujemy piłkę i atakujemy. To musi być gol. Postanowiłem, że nie będę samolubny i niestety może powinienem być. Może powinienem tutaj być. Teraz, aj, ja myślałem, że znowu próbuję tutaj znaleźć i znowu niestety mi się niestety nie udaje. Solomon, przyciśnij troszkę. Savio. I pięknie. Piękne przejęcie. Nie, jednak szkoda. Było blisko. Czy nie? To był faul na mnie? No nie, tak nie. Myślałem, że to był może faul na mnie, ale nie. To ja faulowałem. Piłka będzie teraz jednak za darmo dla nas, bo ta wrzutka się kompletnie nie udała. Czy tam brzmi to w sumie podanie ogólnie. Tylko nic głupiego tutaj nie zrobić. Chloszek łatwo oddaje piłkę. Kangin Lee teraz. 15 minut do końca, to jest jedna z już takich ostatnich akcji może PSG. To jest strzał, który jest przyblokowany jeszcze jako jedna próba tutaj. A tej gola nie będzie ostatecznie. Rzut rożny. Jeszcze wybita. Pięknie tutaj biegniemy. Jeszcze raz tutaj przechodzimy dalej. Cały czas mamy piłkę i tym razem chciałem sam próbować. Tym razem to nie był dobry pomysł w ogóle. Teraz próba przyblokowana. Daleki wykop. Piłka ponownie nasza.
Polujemy cały czas na tą drugą bramkę teraz. To jest bramka 2-0. No i to jest definitywnie koniec tego meczu. Może nie mamy bramki z ławki, ale mamy za to asystę z ławki i mamy mecz oficjalnie wygrany. Chloszek no, miał to bezproblemowo do zrobienia. Donnarumma się nie ruszył, bo nie miał nawet po co się ruszyć naprawdę. 2-0 wygrywamy to spotkanie. Chociaż oczywiście nie ma końca tego spotkania. Jeszcze potencjalnie możemy dołożyć kolejne bramki. Byłoby miło na pewno. Kruszewski ma kontuzję. To nie są dobre wieści. Strzał, dobra interwencja. Jeszcze Costa zdążył tą piłkę złapać tutaj. Świetna piłka Kulusewskiego. Niepotrzebnie jakby się cofnąłem wtedy do tyłu. Moja wina jakby. Myślałem, że potem już lepiej się właśnie cofnąć, ale powinienem zostać w tym miejscu, gdzie w miarę podawało, gdzie prosiłem o piłkę. Świetnie, teraz tutaj muszę atakować. Brennan Johnson chyba po fryzurze. Mam wrażenie, że to jest Brennan Johnson. Nie mieliśmy przedtem bramki, ale teraz też nie mamy. Szkoda, szkoda. Ale będzie rożny. Tutaj my chyba nie będziemy wykonywać go, bo właśnie wchodziliśmy z ławki. I to jest koniec. Wygrywamy 2-0 z PSG, mamy rewanż za to, że to PSG nas wyeliminowało rok temu w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów w półfinale właśnie, chyba półfinale, może w ćwierćfinale, chyba to było półfinale, no, tak czy tak właśnie, gdziekolwiek to było, oni nas wyeliminowali, a teraz my pokonujemy ich u siebie tutaj, więc tym bardziej fajnie, że to właśnie może być, jeszcze na ich ziemi można powiedzieć, ich pokonaliśmy. No ale oni będą mieli szansę jeszcze wygrać z nami, bo jeszcze oczywiście czeka nas mecz u siebie w Londynie. Liverpool. Czyli teraz pora na, po dużym meczu w Lidze Mistrzów, pora na duży mecz w Lidze, czyli pora na duży mecz w Premier League, pora na mecz z Liverpoolem. Tutaj Miguel Gutierrez, Gvardiol, Rocha, White. Dobry zespół, tylko tak jak już mówiłem, mam 92 overall, tak w ogóle właśnie teraz tak sobie zobaczyłem, czyli niby mam 86 jak robię ten trening, a tu ja mam 92. Więc nie wiem już w sumie szczerze komu wierzyć, można powiedzieć. Mniejsza o to, pora na ten mecz. I możemy tutaj zaczynać mecz z Liverpoolem. Heung-min Son, wow. Bardzo dziwny widok. Heung-min Son, były kolega zespołu nasz tutaj. Były kolega zespołu Delaliego. Gra w Liverpoolu. Strasznie dziwny widok. Heung-min Son w jakimkolwiek innym zespole Premier League niż Tottenham. Foul. Czy też będzie kartka? Chyba nie będzie, ale wydaje mi się, że nie musi tu być kartka. Bo to jest pierwsza jednak taka, pierwszy taki to odsłonię, to naprawdę foul w tym meczu w ogóle. Dobra piłka. Jeszcze Chloszek, tylko nie pięta. Masz za sobą dosłownie zawodnika. Po co piętą, jak masz dosłownie się za sobą zawodnika? Po prostu tego nie rozumiem. Nie kminie, jak oni mogą pomyśleć, że to jest dobry pomysł. Nie wiem naprawdę. Liverpool było blisko, ale dobra interwencja starszego bramkarza. Masz, dobra, ta piłka ponownie, no i teraz też nie. Kto to był w ogóle? Ten zawodnik dwa razy uderzył, nawet nie wiem kto to jest. Czy jest stworzony jakiś zawodnik, czy nie? Nie wiem, ale on miał dwie świetne sytuacje. Szoboszlai. Dobra, teraz może być sytuacja dla nas. Atakujmy, przyspieszmy troszeczkę, bo już możemy. Dele Alli strzela, Dele Alli trafia, 1-0, 18 minuta,
mamy prowadzenie z Liverpoolem na Anfield, więc oni mieli też sytuacje dobre pierwsze, ale to my trafiamy jako pierwsi, a dokładnie Dele Alli strzela bramkę na 1-0. Świetna kontra. Teraz właśnie już na początku, jak zaczynałem tą karierę, Dele był wolny bardzo. Teraz mogę naprawdę Dele biec. Mogę biec i mogę wyprzedzać innych, więc naprawdę to jest mega rzecz. To jest jedna z takich rzeczy właśnie, którą najbardziej chyba odczułem, jak to wyglądało na początku kariery, a jak teraz to wygląda po tych 80-90 odcinkach, że to naprawdę ta prędkość jest różnica. Jest różnica zdecydowanie w tej prędkości. McConnell. Będzie strzał, dobra interwencja kolejna. Chyba trzecia naprawdę taka bardzo ważna interwencja, że bramkarze w tym meczu już. Główka daje wysoko nad bramką. Guardiol, tylko właśnie tutaj bez straty. Dobry atak tutaj. Dobra piłka tutaj do Kulusewskiego. Szkoda, szkoda, żeby żadnej wrzutki nie było, żadnej próby podania było tutaj w ogóle. McConnell. Dobre przejęcie, łatwe przejęcie tutaj. Ta piłka niestety jest tutaj oddana od razu. Kłopoty właśnie. Widziałem, ile ma miejsca i to jest gol. On już miał dwie super sytuacje. A teraz to miał no po prostu marzenie sytuacji. No jakby, nie wiem jak możemy doprowadzić do tego, że jakikolwiek zawodnik jest wolny kompletnie. Guardiol, co ty robisz naprawdę? Co ty robisz, Guardiol? Czemu on kompletnie zostawił tego zawodnika? On kompletnie Mintecha, zobacz, zostawił. Jakby nie rozumiem, co było jego zamiarem w tej akcji. Za łatwo to przejął i jeszcze to utrzymał też. Jansen. O, Jansen ma miejsce. Jansen może atakować. Strzał przyblokowany. Dobra. Jeszcze Kulusewski, pięknie, dobrze to bardzo zrobił do nas z tym podaniem. I ponownie Dele Alli. Dele Alli ponownie biegnie. To musi być gol. Kloszek nie wierzy, coś ty zrobił. Naprawdę, coś ty narobił. Jak można było tą akcję tak zniszczyć? Jeszcze Solomon tam. Powinien dostać tę piłkę, mam wrażenie. Out dla nas. A, spoko. W takiej sytuacji autu nie dać. Niezbyt sprawiedliwy według mnie. Ale ta sytuacja, naprawdę, mogłem być samolubny i strzelać, ale podałem. Miał dobrą sytuację, ale on czekał. I to jest najgorsze. Nie wiem, po co on czekał. Teraz Floszek, teraz masz sytuację i znowu ją nie wykorzystujesz. Piłka dla nas, tak, piłka dla nas drożnego. Jeszcze tutaj sytuacja, jeszcze Guardiol. Aj, próba była nie najgorsza, jeszcze Guardiol ponownie. Nie zauważyłem, myślałem, że tutaj wejdę i że to się uda bardziej, a jednak tam właśnie zawodnik na mnie czekał z dwójką na plecach, nie wiem kto tam dokładnie był, ale on na mnie tam dobrze czekał, Mintek. Guardiol ma piłkę, dobrze, tym razem za wcześnie go pochwaliłem, ja mówię, że tym razem dobrze go wybronił, a jednak nie, niestety za wcześnie go pochwaliłem tutaj. Dobra interwencja ponownie.
blok. Gwardiol ma piłkę. Próbuję się tutaj pojawić. Ale Solomon ma miejsce. Solomon może biec. Chloszek. To musi być gol. To jest gol. Bałem się naprawdę, bo to nie było jakby takie łatwe, co on zrobił. Wybrał sobie dość ciężki, mam wrażenie, że strzał, ale trafił. Trafił i to jest najważniejsze. Wydawało mi się naprawdę, że mógł to zrobić łatwiej, ale trafił. Trafił. Nie obchodzi mnie jak, ale trafił. To jest najważniejsze. Wydawało mi się właśnie, że to może być łatwiejsze niż jak to zrobił. No ale piękne. Fenomenalne wykończenie Chloszka i mamy prowadzenie. Ponownie Tottenham prowadzi na Anfield. Anfield, gdzie, no, Anfield, które zostało ostatnio podbite, dość, nawet nie dość, a bardzo szokujące, podbite przez Atalantę 3-0, gdzie Atalanta wygrała. Nie naprawdę jakimś cudem. Tak by, mam wrażenie, że to znikąd dość się wydarzyło właśnie. Nawet nie oglądam tego meczu na żywo, a potem patrzę na wynik 3-0 Atalanta wygrała, byłem mega w szoku, że to naprawdę było na Anfield. Przez chwilę właśnie widziałem Atalantę, że było 3-0, to już mnie zaszokowało i miałem przez chwilę wrażenie, że myślałem, że to było we Włoszech ten wynik. A jak zobaczyłem, że to było na Anfield, to tym bardziej dostałem szok, naprawdę absolutny. 20 minut do końca. Heung-min Son. Dobrze, dobrze, to ja chyba tutaj w miarę mam wrażenie. Nie wiem, czy pomogłem, czy to ja zabrałem piłkę, nie wiem. To jest faul? Właśnie, mówi, że to powinien być faul. To było, to nie tak miało być, to nie tak miało być. To było zdecydowanie za słabe podanie. Faul mój, ale oczywiście nie na żółtą. Dobre przejęcie. Ale nie zdążyłem wybić tej piłki, niestety. Dobra, piłka, strzał, interwencja. Dobry mecz Diogo Costy. Przy tej bramce oczywiście no nie miał nic do powiedzenia. To była ta sama sytuacja, podobna sytuacja, jaką mieliśmy w meczu z PSG, gdzie to właśnie no dosłownie piłkarz i jakby cała bramka przed nim i bramkarz na środku, więc jakby no nie miał nic do zrobienia tutaj, więc nie winię w ogóle Costę przy stracie tej pierwszej bramki. Dlatego mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo dobry występ jego. Pięknie Delajtaj wpada i zabiera tą piłkę. Elliot. Dobry blok. Dobra, podanie tutaj. To może być bramka i może to może ten, ta bramka może zamknąć już to spotkanie i tak będzie dwie bramki nasze, tak, dwie bramki nasze, ale 3-1 mamy wynik tego spotkania. To jest koniec. Na Anfield Tottenham triumfuje i dwie bramki mamy. Dwie bramki asysta, więc byliśmy bezpośrednio, mieliśmy udział we wszystkich tak naprawdę bramkach, więc fenomenalny występ Dele Alliego i duże zwycięstwo. Zdecydowanie duże wyjazdowe zwycięstwo tutaj. Jak teraz tak średnio zaczynam ten sezon Premier League, więc na pewno taka wygrana z Liverpoolem będzie duża dla nas. Dobry wślizg. I to byłoby na tyle w tym meczu. Czy jeszcze nie? Spalony. Nie widziałem właśnie, czy był, czy nie. Sędzia mógłby to zakończyć. No właśnie, koniec meczu. 3-1 wygrywamy. Dublet nasz, asysta nasza przy bramce Chloszka. I mamy duże zwycięstwo. Duże na pewno zwycięstwo nad Liverpoolem. Stockport Pucharze. No, to nie jest mecz, który mnie... Mnie bo w ogóle szczerze interesuje, więc przesymulujemy to spotkanie. Wygrywamy. Właśnie miałem mówić, że powinniśmy wygrać, bo wyszliśmy po samym składem. Mamy dublet
i mamy awans do kolejnej rundy. I teraz na Southampton też mecz, który mnie nie interesuje szczerze. Też symulacja tego spotkania. Wygrywamy chloszek z dubletem, pięknie. Kolejne 3 punkty wędrują do nas. Myślę, że z Young Boys też nie zagram, bo też myślę, że nie, no nie, myślę, że nie musimy, myślę, że nie musimy. Myślę, że nie musimy, dlatego przesymulujemy do spotkania. Wow, przegrywamy u siebie 1-2, a więc jednak. No, nie powinno się wydarzyć na pewno. To się na pewno nie powinno wydarzyć. Brentford teraz w lidze. Też mecz, który będzie symulowany. Dobra, chloszek, dublet. Mamy zwycięstwo, przynajmniej w Premier League to wygląda dobrze, ale ta porażka z Young Boys była dość niespodziewana i bardzo niepotrzebna, bardzo niepotrzebna. Mecze towarzyskie. Tutaj musimy się powoli budować, może powiedzieć, nasz powrót, no bo jednak za niedługo Mundial, więc chcę od początku już w meczach mundialowych, no być zawodnikiem podstawowym, więc musimy powoli tutaj budować. Właśnie tutaj nie wiem, czemu im piszę, że mam jakby 87 overalla, a mam niby 92 tam jak gram, więc nie wiem. Nie wiem, komu właśnie wierzyć, jakby nie wiem naprawdę, komu wierzyć. Wracamy do wyjściowej jedenastki, to dobre wieści. Ponieważ oczywiście nie będziemy grali, to dobrze być na pewno w wyjściowej jedenastce. I przegrywam 1-2, ale to są mecze towarzyskie. Nigdy nie biorę ich pod uwagę jako jakby naprawdę, że nie wiem, jak przegramy, to że to są straszne wieści dla nas. Potem mamy w lidze Brighton. Tutaj z Chorwacją remis i Foden z jedną bramką dla nas. Foden, który jest w rzeczywistości w naprawdę świetnej formie, jest jeden z najlepszych zawodników na świecie, bym powiedział nawet. I teraz mecz ligowy, który no na pewno będziemy grać. Musimy właśnie tutaj... No na pewno będziemy grali, chyba że mogę nie mogę zrobić treningu, więc na pewno tak czy tak, ale nie musimy w ogóle wchodzić tutaj w sumie. 3-1 wygramy, a jednak strzeliliśmy. 2 minuty po tym, jak pojawiliśmy się na boisku, strzeliliśmy bramkę, to mega. I mecz z Sociedadem, to jest, zrobimy oczywiście trening. Jesteśmy na ławce. Zobaczę, czy tutaj właśnie będę wchodził, czy nie, to spotkanie. Zależy właśnie, jak ten wynik będzie, jaki tutaj właśnie będzie wynik. No pojawimy się tutaj, bo ten wynik nie jest jakiś dobry, bo jest remis, więc tu się pojawimy na boisku i tutaj będę grał. Kubo. Prawie udało się tutaj przyjąć tę piłkę. Kubo cały czas gra w stacji dacie tutaj. Afena Gian, prawie przejęcie piłki nasze. Oj, problemy. Tak, to będzie gol. Jak widziałem już, jak dużo miejsca tutaj ma na bliższy słup, to widziałem, że to będzie gol. Fenomenalny wścisk tutaj Turientesa. Ktoś może by tą piłkę zabrał. No, wiem, właśnie bałem się, że będą tak, że go tak odprowadzą po prostu. Dobra, piłka do nas. To jest dla nas sytuacja i to musi być gol. To musi być gol. Ile razy strzelałem i to samo. Tak samo wycelowałem siłowo, precyzyjnie. A tym razem gra postanawia, nie, tutaj nie może strzelić. Tutaj nie może strzelić. Pomimo, że tak samo wykończyłem setki, bym mogę powiedział, bramek, to tutaj nie. Tutaj tym razem nie. Kubo ma za dużo miejsca. Kubo ma za dużo miejsca, ale nie trafia. Prawie, prawie. No super, 2-0.
Kuba niestety trafia, no i mamy ogromne problemy już teraz, bo ten mecz już nie wygramy. Nawet piłki nie mogę podać. Dobra, w końcu mamy tutaj sytuację też. Próbowaliśmy długo tutaj odzyskać tą piłkę i się w końcu udało. Podaj, podaj właśnie. Kloszek jeszcze na dół. To powinniśmy troszkę lepiej rozwiązać. Teraz. Nie. Jeszcze. Nie, nie będzie. Jeszcze Kloszek. Czemu ta piłka, czemu jakby, jakim prawem mój zawodnik tam nie podał celnie? Nie rozumiem tego naprawdę. Nie rozumiem tego w ogóle, jakim celem to w ogóle się nie udało. Jak mi tam włożył tak nogę, żeby mi tą piłkę przyblokować? Nie mam pojęcia. Kloszek, ajajaj. Starczyło celnie podać, byłby gol. Niestety mieliśmy okazję, ale po prostu na własne życzenie niestety nie wykorzystaliśmy ich i przegramy sprawiedliwie. Mecz 3-0. No nie, jednak nie. Za każdym razem tak gram to krótko, jak naprawdę bądźcie jakby inni i nie grajcie jak wszyscy, jak każdy rywal może powiedzieć, jakim gramy. Zawsze non stop to samo, granie na bliższy słupek, jakby znaczy granie na krótko, to jest takie nudy naprawdę. Nie wiem do kogo piłka. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Piłka będzie wygrana tutaj, no ten mecz to klapa, to jest jedna wielka klapa niestety. Gramy okropnie. Dobra, to musi być sytuacja, którą wykorzysta Kloszek. Więcej nie chcę widzieć, naprawdę jakby to mi wystarczy. To mi wystarczy. Naprawdę nie chcę się więcej nerwować. To po prostu jest podsumowanie najlepsze tego występu naszej drużyny. Jak takich sytuacji nie wykorzystuję, to nie ma po co się tutaj, nie ma po co grać. To po prostu nie ma po co grać. Symulujemy ten mecz, tylko najpierw zróbmy trening, żeby być w podstawowym składzie ten mecz. Przejdźmy do wyniku i ten mecz kończy się wynikiem 2-1, więc tutaj mamy też bramkę, więc tutaj fajnie, że przynajmniej w Premier League, w miarę to ostatnio wygląda dobrze w Premier League, nawet zobaczę. Teraz będziemy mieć mecz pucharowy akurat, Carabao Cup z Coventry. Ale po tym meczu właśnie zobaczmy, jak to wygląda, w lidze, bo mam wrażenie, że to w miarę dobrze wygląda. Wygram 3-0, super. To jest oczywiście trofeum, którego bronimy, bo rok temu my wygraliśmy Carabao Cup i teraz już jesteśmy w ćwierćfinale, więc coraz bliżej tej obrony potencjalnej. I mecz z Manchester United. No i właśnie tutaj jesteśmy w tabeli na miejscu drugim. A więc tak właśnie myślałem, że już wygrzebaliśmy się na górę. Brighton jest tylko przed nami z tym. I tutaj nagle znowu mamy 92. Więc już nie wiem, co się dzieje naprawdę. Chyba mamy 92, czyli ostatecznie overalla. Tutaj tylko bilans bramkowy oczywiście z Brighton przed nami. A więc w następnym odcinku będziemy zaczynać od meczu z Manchester United. A teraz kończę. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!